Pewne małżeństwo chciało wybrać się na wystawne przyjęcie do bogatego lokalu, lecz nie mieli z kim zostawić swego kilkumiesięcznego dziecka. Wykonali kilka telefonów, aż w końcu pewien życzliwy znajomy polecił im dziewczynę z sąsiedztwa. Małżonkowie spisali jej numer telefonu. Zadzwonili i już po chwili w drzwiach ich domu stała uśmiechnięta 16-latka. Rodzice dziecka dokładnie ją poinstruowali. Ucałowali niemowlę i wyszli spokojnie na przyjęcie. Bawili się świetnie, lecz postanowili po kilku godzinach zadzwonić na wszelki wypadek do domu, by sprawdzić, czy u dziecka i opiekunki wszystko ok. Dziewczyna odebrała telefon, a na pytanie, co w domu, odpowiedziała: wszystko doskonale, nawet indyk już gotowy. Pani domu odetchnęła z ulgą i wróciła do zabawy, gdy nagle przypomniała sobie, że przecież oni nie mieli żadnego indyka w lodówce. Pomyślała, że może coś złego dzieje się w domu i podzieliła się swymi obawami z mężem. Już po kilku chwilach oboje byli w drodze powrotnej do domu. Żona zatelefonowała jeszcze z samochodu do opiekunki, lecz ta nie odbierała telefonu. Zaniepokojeni rodzice wpadli do domu. Pierwszym, co ich uderzyło po wejściu, był unoszący się dym i zapach spalenizny. Weszli do kuchni i zobaczyli zaćpaną do nieprzytomności dziewczynę i pieczeń palącą się w piekarniku. Gdy otworzyli drzwiczki, ich oczom ukazał się przerażający widok. W piekarniku leżały zwęglone zwłoki ich kilkumiesięcznego dziecka. Opiekunka narkomanka wsadziła je do piecyka, gdyż nie mogła uspokoić płaczącego niemowlaka.